Witam wszystkich w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj coś bardziej będzie z tych składowych. Tutaj też są jakieś pary. Tam jest na przykład jedna para. Teraz wypuściłem je. Chodzą sobie. Pokażę wam może z góry. To wygląda. Chodzą sobie. Trochę ich jest. Nie jest ich mało. Wrotki też chyba się już na jajka ganiają powoli. Wydaje mi się, że te motyle warszawskie pasują do siebie, bo sami co dokupiliśmy. Jest już para, tam jest samczyk. Tu jest samiczka. Samiczka trochę gorsza, ale nie jest najgorsza. Teraz te sobie pochodzą. Później tamte jeszcze wypuszczę. Może trochę spędzę je. Muszę je ganiać powoli. Bo sąsiad to się szykuje i to nieźle już. Jak zobaczyłem ostatnio jaką kupę ma, to naprawdę. Chyba ja jeszcze tyle nie ganiałem. Ale to może tak się wydawać też, że nie są jeszcze wrobione. Ale to nie wiem. Może kiedyś ścinka będzie. Jak w tym samym czasie będziemy ganiać. O, tam są żarniki, te żarniki nie są sparzone jeszcze. Ale fajna para będzie. Mogłyby się sparzyć. Oj, tak to wygląda. Siedzą, sobie jedzą. Powoli gruchają. Przed tym słoneczku było, ale już zaszło. Cały czas jest. Przez jakiś czas i później zachodzi. O, tutaj są korniaty jeszcze. Para, bo rzuciłem je, żeby się sparzyły. Później przerzuciłem je do tej budy, żeby się zabobiły lepiej. Bo w tamtej się ona parzyła z innym, więc może niech na razie sobie posiedzą tutaj. Samica wylotka na 11. O, tu. Samiec zwykły. Ładna para będzie. W miarę króciutkie chodzą, nie ma na co narzekać na nie. Oj, tak to wygląda. Chyba samic jest więcej tych składowych, ale jeszcze nie wiem do końca. Chyba jastrząb gdzieś chodzi. O, berlinki. Motylki. Jak zwał, tak zwał. O, tutaj też coś. Nagramam, może wejdę, pokażę. Tam są dwa pasiate. Ta pasiata jest, ile jest, do której jajka zniosłem. Tam u góry to się chyba sparzyło, ale nie jestem 100% tak pewny. Muszę je pozaznaczać też trochę. O, tutaj się nie da rady rozpatrzeć w ogóle. O, te co są na takich czerwonych znakach na końcach, to są pary. Parnie trochę jest. No to wszystko ma jajka praktycznie. No, te co mają, te co są w parze, to mają jajka, a te co nie, to nie mają. Trochę młodych jest, już tam na dole jest gdzieś rusik jeszcze. O, tu się para kolejna stworzyła. Na dole. Też muszę je zaznaczyć. Z tym jasnym to jest w ogóle problem. Bo jeden samiec parzy się z trzema samicami. I tak w dwóch przypadkach. Tam było na dole 6 jajek. Tutaj też, w tej półce było 6 jajek. I to jest taka właśnie robota z nimi. Że one tak się parzą, zamiast parzyć się sami to pole. Sami trzeba sami. No już na ten nic nie poradzę. Całe porozdzielacie trochę. Tutaj się będą lepiej parzyć. A miałem teraz rusika. Rusik jasny jest chyba. O, tutaj też są jajka.
taki prusik. Łapanek też coś jest? Tam chyba 5 sztuk jest. To wszystko jest w parach przeważnie, oprócz karłowego jednego. Do tych składowych i oprócz białego na składowego samca. Bo się parzył też. Tak jak nie powinien. Siedzi tutaj. Halo moto. Dobra, za chwilę coś dogram jeszcze. O, te są łapane. Muzyka. Budapeszczka siwa korniata, budapeszczka żółta korniata. No i parę jasnych. Sparzone są. Żółta raczej samica, a to nie wiem. Możliwe, że samiec. Muzyka też samica. Muzyka taka miła jest właśnie. Tamte też. Te jasne też takie w miarę. Nie są najgorsze. Ale sparzone są. Nie no, takie w miarę miłe są. Dobra, jeszcze tam coś nagram. Dobra, idziemy do tamtych, jeszcze zobaczyć. Dobra, jeszcze tutaj coś nagramy. O. Tych też trzeba będzie coś przebrać jeszcze. Ale nie wiem, czy teraz, czy później. To są tylko takie najlepsze. Jeszcze nie wiadomo, które. Na pewno tamten jasny, co grucha, o, co tam stoi. Za tą samicą. Na pewno on zostanie. Ta samica tutaj też zostanie. I takich lepszych pozostawiamy sobie. Żeby było na co popatrzeć. Tego też się pewnie wypierdzieli później. Ale to zobaczymy jeszcze. Na razie zostają wszystkie. No i co. To było tyle w tym odcinku. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia w następnych odcinkach.